Planujemy polskie morze. Czyli idzie pan w takie klasyczne wakacje, z racji tego, że obawia się pan jednak tego, co się dzieje? Oczywiście, że się obawiam. Każdy się obawia, moim zdaniem. A zazwyczaj pan korzysta z wakacji u nas w Polsce, czy za granicą? Za granicą. Nie wybieramy się. A czym to jest spowodowane? Obecną sytuacją, czy po prostu? No po prostu wolimy się sobie po prostu wyjechać do rodziców w góry, na przykład tam, gdzie ja mieszkam. Nie no, za granicę nigdzie się nie wybieramy. Czyli raczej stawiają państwo na Polskę? Tak. Albo morze, albo góry. Nie, nigdzie się nie wybieram, także... Czym akurat jest spowodowany ten wybór? No sytuacją, jaka teraz jest po prostu w kraju i na świecie, nie? Złagodzą obostrzeżenia, no to myślę, że tak, może w lipcu, może w sierpniu, gdzieś na tydzień. A proszę mi powiedzieć, gdzie pan najczęściej jeździ na wakacje? To jest tutaj w Polsce, czy za granicą? Może nie, na nasze morze. Polubiłem polskie morze i jest tam tyle, mamy takie długie morze, że można wybierać, zanim człowiek, można powiedzieć, zwiedzi całe polskie morze, to trzeba parę ładnych lat. Na słowa nie wybieramy się, natomiast tak jak mówię, na razie są tylko plany, nie wiadomo, co z nich wyjdzie tak naprawdę. No strach będzie, czy tutaj, czy w Polsce, czy za granicą, na pewno. Natomiast no, kwestia pewnie bezpieczeństwa to jest kemping, gdzie organizatorzy na pewno to przewidują, prawda? Jakie tam są warunki, czy będzie bezpiecznie, więc po prostu czekamy na informacje z biura podróży. A dlaczego jednak nie Polska? Jeżeli chodzi o zagraniczne wakacje, nieraz wbrew pozorom, one nieraz są nawet tańsze niż Polska, powiem szczerze. I tak akurat była fajna oferta i tak mam nadzieję, że się uda, że skorzystamy z tego. A w tym roku pani rezerwowała, czy już w tamtym? Jeszcze w tamtym, tak naprawdę jeszcze przed całą sytuacją z koronawirusem, także no to też jest pewnie kwestia tego, że no nie wiadomo, czy dalej to będzie aktualne do końca.